Zmieniłam czołówkę. Podoba wam się? Tak pomyślałam, że jak ktoś nas ogląda od samego początku, to może już ma dość. Więc coś nowego. Ale do rzeczy. Znów na początek mapa, ale bardzo szybko dzisiaj. Przemieszczamy się nadal wzdłuż wybrzeża. Jedziemy teraz do Sarandy. Bardzo dużo dobrego słyszeliśmy o tym mieście, więc koniecznie chcieliśmy zobaczyć. Zwróćcie uwagę, że Saranda leży naprzeciwko Korfu, dosłownie rzut beretem i całkiem niedaleko do Włoch. Kursują promy między Włochami a Albanią i oczywiście są promy na Korfu. Podobno teraz w trakcie pandemii są zawieszone, ale no to musicie sprawdzić, jak będziecie na miejscu. Mario, chcę opowiedzieć historię o pływaniu i meduzach. No proszę bardzo. Mamy poparzenia po meduzach. Takie małe, ale jak boli. Z tyłu mamy trochę większe. Uwaga. Pokazujemy, bo robimy teraz... Ała, strasznie, umieramy. Ała. No nie widać niestety dobrze. Ale słychać jak boli. Robimy okłady. Musieliśmy zahaczyć o aptekę, bo Mario ma poparzenia chyba od meduzy, nie jesteśmy pewni, ale ma na brzuchu takie chrosty, taką jakąś wysypkę i no już nie daje mu, jest z dnia na dzień coraz gorzej, zamiast coraz lepiej, więc trzeba jednak posilić się jakimś medykamentem. I co? Dostałeś coś? O, dwie tabletki. Jedną teraz i jedną wieczorem. Ale co to są za tabletki? Nie wiesz. Trutka na szczury. Trutka na szczury, dobra. Okej. Poczekaj, mam wodę w butę w tym. Mario jednak musiał jechać do lekarza. Cokolwiek go podziabało w tej wodzie, to jest coraz gorzej. Te lekarstwa, co kupiliśmy wczoraj w aptece, w ogóle nie pomogły i dzisiaj to te wszystkie takie jakby taka wysypka, cokolwiek to, trudno powiedzieć co to jest, to było jeszcze bardziej takie opuchnięte i po prostu w ogóle cały był obolały, wszystko go bolało, wszystko. A to tak jak u mężczyzny, to wiecie, no strasznie, umierał, no ledwo się doczłapał do lekarza, no. A że
Mamy psa, no to ktoś musi zostać z psem, tak? Więc on musiał niestety iść sam. Straszne, nie? Mario wrócił od lekarza i okazuje się, że to nie są poparzenia od meduzy, tylko coś w rodzaju uczulenia, tak jak u nas zimno wyskakuje na ustach. Nieraz mamy takie, prawda, jak się kąpiemy nad morzem i takie się robi brzydkie, to takie mu się zrobiło na brzuchu i na plecach. Ma jeden taki na brzuchu, takie ognisko i drugie na plecach. No niestety wstydzi się i nie chce nam tego pokazać, ale musicie mi uwierzyć na słowo i jeżeli coś takiego by się wam stało i po prostu z dnia na dzień czulibyście coraz gorzej, coraz większy ból i to zaognienie, to zaczerwienienie byłoby coraz gorsze, to niestety trzeba iść do lekarza.